Dzień dobry, guten Abend und herzlich willkommen im Goethe-Institut. Dzień dobry, dobry wieczór, bardzo serdecznie witam w Goethe-Institut. Ich begrüße Sie hier ganz herzlich und auch online über den YouTube-Kanal. Tutaj was wszystkich serdecznie witam, ale także na online kanale YouTube. Das Goethe-Institut ist das deutsche nationale Kulturinstitut und da mögen Sie sich fragen, warum wir das Thema des heutigen Abends hier im deutschen Kulturinstitut besprechen. Jesteśmy Goethe-Instytut, który się generalnie zajmuje sprawami niemieckimi i na pewno zapytacie, dlaczego my się tym tematem dzisiaj zajmujemy. Wir fördern nicht nur den Austausch zwischen deutschen und polnischen Kulturschaffenden. Nie zajmujemy się tylko współpracą polsko-niemiecką. Sondern wir nehmen uns auch Themen an, die von größerer Relevanz sind. Ale też bierzemy tutaj na ruszt tematy, które są bardzo w tym momencie istotne. Und das Thema und die Lage in der Ukraine sind, glaube ich, mehr als relevant dieser Tage. I dlatego wszystkie problemy związane z Ukrainą są w tym momencie bardzo ważne. Und wir beleuchten das Thema der Ukraine heute unter architektonischen und Design-Gesichtspunkten. I dzisiaj się pochylimy nad problemami związanymi z Ukrainą z pozycji designu i architektury. Unsere drei Diskussionsteilnehmer haben zusammen dieses Jahr im Juni die Goldmedaille der Londoner Design Biennale gewonnen und werden uns heute über diese Ausstellung bzw. ihr Projekt, das dazu führte, berichten, aber auch genereller über das Thema, wie man alte Dinge wieder neu zur Hilfe der Community in der Ukraine nutzen kann. Dzisiejsi nasi goście opowiedzą o projekcie, który wygrał w trakcie Biennale Designu w Londynie i to będzie jedna część, ale druga też o przedmiotach, które można wtórnie używać też w kwestii pomocy. Ich wünsche Ihnen einen interessanten, spannenden Abend, ob hier im Institut oder online, und übergebe jetzt an unsere Moderatorin Dorota, die auch unsere Diskussionsteilnehmer näher vorstellen wird. Życzę bardzo udanego wieczoru dzisiaj tutaj w prezencformie, ale także online i oddaję głos Dorocie, żeby przedstawiła naszych gości, którzy wezmą w dyskusji udział. Danke. Herr Direktor, bardzo dziękujemy za zaufanie i za to, że kolejny raz możemy zapraszać Państwa na elementy architektury. Również bardzo serdecznie dziękuję Dorocie Krakowskiej i chciałabym tylko króciutko przypomnieć, że elementy architektury goszczą w Instytucie Goethego od 2017 roku i nasz pierwszy temat, to może Was trochę zaskoczy, to był ponowny użytek. Reuse. Tak, to był 2017, także tak zaczynaliśmy. W kolejnym roku rozmawialiśmy o blokach, housing estates albo Plattenbau. Następnie w 2019 to był Bauhaus z udziałem Jeana Louis Cohena, także były też momenty, kiedy zapełnialiśmy Muzeum Narodowe. Był wreszcie w 2020 roku, to już zaczęła się pandemia, był cykl Już Wystarczy, poświęcony w zasadzie czwartej przyrodzie i temu, że powinniśmy trochę oddać już miejsce na planecie. I w 2022 były aż dwie edycje, wiosenna architektki i jesienna architektura, katastrofa klimatu. I mam wrażenie, że bardzo dużo z tych wątków, które podejmowaliśmy, jakoś się wiąże też z Waszą działalnością. Więc powiedzmy, Zofia Jaworowska, Michał Sikorski, Piotr Wladimirow, kuratorzy pawilonu polskiego na London Design Biennale, ale też inicjatywa Okno dla Ukrainy, a Michał reprezentuje własną pracownię Tło Architekci.
Zosia ma background, z tego co przeczytałam, aktywistyczny i zajmowała się też od początku wojny, organizowałaś grupę Zasoby w Warszawie. Tak, a Petro pracował wcześniej w biurze architektonicznym Henning Larsen, ma już duże doświadczenie architektoniczne, ale też od początku chyba zaangażowany jesteś w działalność Fundacji Brna, czy Brda, czyli właśnie okno, czy okno dla Ukrainy, bo ten temat, taki tytuł się też pojawia. Tak, myślę, że to jest bardzo skrócone wprowadzenie, ale może po prostu przejdźmy do tego, żeby oddać wam głos i żebyście opowiedzieli o tym projekcie i o tym, co się teraz z nim dzieje. Myśmy mieli szansę opublikować w Autoportrecie wywiad z wami, który Ola Kędziorek chyba przeprowadziła w lutym albo w marcu. I w momencie, kiedy wysyłaliśmy numer do druku, to przyszła wiadomość o tym złotym medalu. To było bardzo, nas to ucieszyło, ale wiemy, że działacie dalej i że to nie jest koniec. Tak, tak, tak. Słychać mnie? Słychać mnie. Tak, więc ja zacznę, następnie głos zabierze Michał, a na końcu Petro i będziemy opowiadać o takich trzech obszarach tego, czym się zajmujemy. Najpierw będzie trochę o oknie, potem będzie trochę o Biennale, o tym, jak ten projekt się urzeczywistnił w formie tego pawilonu i o Material Reuse, o tym, jak to się też przekłada na praktykę Michała, a na końcu Petro też opowie o takim projekcie, który robimy teraz gęsto i często, o w ogóle materiałach z odzysku, nie tylko oknach, ale od okien się wszystko zaczęło, więc i my od okna zaczniemy. Oto my. Wiele więcej chyba mówić nie muszę, chyba że wy chcielibyście coś dodać na swój własny temat. Ja może tylko powiem, że nasze drogi się tak połączyły, że ja się wcześniej w ogóle nie zajmowałam architekturą i budownictwem, uczę się na bieżąco tego, czym to jest i zajmowałam się raczej organizacją właśnie pracy społecznej i komunikowaniem tej pracy społecznej w różnych organizacjach. Z kolei Petro ma background właśnie taki architektoniczno-kuratorski, ale pochodzi z Ukrainy, co w naszym projekcie jest oczywiście kluczowe, więc my stanowimy taki duet fundacyjny, a Michał jest architektem z międzynarodowym doświadczeniem i urbanistą, ale mamy wspólną przestrzeń biurową w Warszawie przy ulicy Belwederskiej, serdecznie zapraszamy. I przez to, że siedzimy przy jednym dużym stole, to te nasze praktyki się z czasem zaczęły coraz bardziej przenikać, o czym na pewno potem wspomnimy. No i stąd też wydarzył się ten wspólny pomysł na Biennale, na polski pawilon. Najpierw o oknie i o tym, jak ten projekt powstał. Kiedy wojna się zaczęła i poznaliśmy się z Petrem, zaczęliśmy rozkminiać, co zrobić, żeby pomóc osobom w Ukrainie, które albo wracają do Ukrainy po tym pierwszym takim napływie osób uchodźczych do Polski, do Europy, albo które zostały w Ukrainie, a ich domy ucierpiały. I zmapowaliśmy różne organizacje społeczne, które zajmują się odbudową Ukrainy od początku wojny. I zapytaliśmy się ich, czego oni potrzebują i naszą hipotezą było, że to są okna, bo jak się dowiedzieliśmy, okien w Ukrainie brakuje z tego względu, że blisko 80% stolarki okiennej przed wojną pochodziła z Białorusi i z Rosji, a jedyna fabryka szkła okiennego w Ukrainie, w Lisiczańsku, zamknęła się w 2015 roku. W związku z tym okna stały się trudno dostępne, a jak wiemy, wybuch rakiet, atak rakietowy powodują momentalne wybicie szyb, a bez okna nie ma mieszkania, nie ma domu i nie ma bezpieczeństwa i normalnych warunków życiowych, dlatego my okna zbieramy, pakujemy, wysyłamy i dystrybuujemy na nowo w Ukrainie. Ten proces wygląda właśnie w ten sposób. Najpierw się do tego wszystkiego procesu ambitnie szykowaliśmy w zeszłym roku, bo robimy to od... Jak chcecie coś dopowiadać, by the way, to możecie, pozwalam. Najpierw ten projekt jakby przygotowywaliśmy i organizowaliśmy sposób pracy i następnie od lipca zeszłego roku w zasadzie nieprzerwanie okna zbieramy z całej Polski. Zwozimy je do naszego magazynu w Warszawie, gdzie je katalogujemy, mierzymy, pakujemy na palety i wysyłamy wielkimi 13-metrowymi naczepami do Ukrainy. W zeszłym roku wysyłaliśmy je głównie do Kijowa,
Kijowa, a w tym roku wysyłamy je do Chersonia i do Charkowa, więc jadą naprawdę daleko. I potem następuje ten proces tej dystrybucji w Ukrainie i tak w kółko, no. I tak od półtora roku i mamy nadzieję, że jeszcze dalej, choć oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby długo, ale zakładamy, że jeszcze jak wojna się skończy, to proces odbudowy będzie trwał, a okna będą jednym z takich elementów, komponentów nadal bardzo trudno dostępnych. Jeżeli chodzi o pakowanie, to robimy to pracą wolontariacką. Nazywamy to okiennym fitnessem. Zapraszamy wszystkich jednego dnia i zajmujemy się noszeniem okien, ponieważ jak się okazuje dość szybko, o czym ja i Petro się też momentalnie przekonaliśmy, okna ważą i ważą naprawdę dużo. W związku z tym nosimy je wiele osób. To nasza zeszłoroczna ekipa wolontariacka przy naszym pierwszym transporcie. I łącznie udało nam się wysłać do Ukrainy 1600 okien równiusieńko, ponieważ liczymy te okna co do jednego. W magazynie mamy obecnie 263. Dziś wyruszyło do nas 8 okien z Krakowa. W związku z tym te 271 mamy nadzieję jeszcze wysłać do końca roku do Chersonia. I to jest paradoksalnie dość sporo, bo okien osoby odbierają po 2-3 może sztuki, więc jest to około 800 gospodarstw domowych, które dostały okna, które umożliwiają powrót do domu. Więc jest to rzeczywiście taka wymierna, policzalna pomoc. No i teraz pytanie, jak pozyskujemy te okna, moglibyście się zastanawiać. Otóż powiem wam. W zeszłym roku pozyskiwaliśmy okna głównie od osób prywatnych, oto Petro z osobami prywatnymi. Mieliśmy też taką teorię, że, no bo kluczowa rzecz, o której może nie wspomniałam, to że my wysyłamy do Ukrainy okna z odzysku głównie. Więc, bo to wydawało nam się rentowne, sensowne, zmniejszające ślad węglowy tej odbudowy, która się tam toczy i łatwo dostępne. W związku z tym pozyskiwaliśmy też w dużej mierze i dalej pozyskujemy okna od producentów i dystrybutorów, którzy na przykład mają zwrot, bo w transporcie coś się zarysowało, albo ktoś czegoś nie odebrał, albo pomylił wymiary. I takich okien, jak się okazuje, w stanach magazynowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i takie okna odbieraliśmy głównie też w zeszłym roku. Natomiast w tym roku ze względów logistyczno-budżetowych przerzuciliśmy się na takie kolosy i to jest na przykład szpital wojewódzki w Opolu, z którego pozyskaliśmy kilkaset okien. W zasadzie wszystkie te, które tam widzicie na zdjęciu, to już są w Ukrainie. Więc wszystkie termomodernizacje budynków to jest nasza żyła złota. I to, co nas jeszcze bardzo interesuje, to jest sektor budowlany, czyli wszystkie inwestycje, które wymagają rozbiórki lub demolki budynku. Tam pojawiamy się my i zgarniamy okienka. To jest budynek Atrium. Jak będziecie w Warszawie jutro, tak jak my, to zapraszamy na wernisaż do pawilonu Zodiak. Będzie benefis Atrium, który już nie istnieje, zostało zrównane z ziemią, a był to ikoniczny budynek z lat 90. i z niego udało nam się pozyskać 215 różowiutkich okien. Tytuł, który wymyślił Petro, który jest Live Fast, Die Young. Yeah. Tak, może podpowiem, bo ten budynek ogólnie przeżył 27 lat, więc to jest taki klub 27, bardzo znany. Dlatego właśnie robimy pogrzeb taki ekspresowy. Ale niektóre prochy jakby odzyskaliśmy. I oto efekty. To są właśnie te różowe, malinowe okna z Atrium w Ukrainie, w miejscowości Moschun. I zdaje się, że jeszcze, bo kilka pojechało do większość pojechała do Charkowa, czy wszystkie pojechały do Charkowa, tak? No więc to są okna z regionu, które są w regionie charkowskim teraz. Na tym środkowym zdjęciu to jest takie centrum kultury, jakiejś lokalnej aktywności w cyrkunach, a pozostałe to są domy mieszkalne. Więc w tym roku coraz więcej tych informacji na temat tego, gdzie te okna zostały zamontowane, do nas spływa, bo to też nie jest proste prześledzić to, jak okno trafia z punktu A do punktu B, ale te różowe są śmieszne rzeczywiście, bo od razu je widać, jakoś się odznaczają. Jest taka miejscowość Kamionka, gdzie pojechało tych okien 85 i stamtąd dostajemy co chwilę jakieś zdjęcia, więc wieś zaróżowi się i zamalinuje się, ale są też na przykład takie kwiatki, czyli ktoś sobie wstawił pionowe okno poziomo, żeby zmieściło się w tą piękną, dekoracyjną ramę, której trochę zostało. No i tak wyglądają nasi różni odbiorcy
stolarki. To, co nas cieszy, to że w zasadzie te okna trafiają głównie do osób starszych albo do rodzin, gdzie jest dużo dzieciaków, które nie decydują się na wyjazd, i te okna trafiają też do regionów wiejskich, gdzie okna były wcześniej drewniane, w związku z tym i to bardzo takiej słabej jakości, no jak na polskiej wsi kiedyś. W związku z tym często to plastikowe okno jest jakąś formą awansu w tej przykrej sytuacji albo jakąś taką poprawą minimalną tych warunków życiowych. To najnowsze z Charkowa, to sprzed w ogóle paru dni żeśmy dostali takie. No i ogólnie rzecz biorąc projekt jest super, natomiast to powtórne użycie materiałów, czyli te okna z odzysku, to jest coś, co nie zawsze się sprawdza i kiedy mamy do czynienia na przykład z zabytkowymi budynkami, dawaliśmy okna do szkoły przedwojennej w Hostomelu pod Kijowem i tam musieliśmy dać nowe okna, no bo okna z odzysku, które są w różnych rozmiarach i wymagają pewnych zmian w fasadzie budynku, to by tutaj nie przeszło. Tu trochę liczby, ale w zasadzie wszystko wam powiedziałam. Z tej 1600 jesteśmy dość dumni, muszę powiedzieć. No i teraz Michał powie, co oznacza ten slajd, czy ja mam jeszcze ci... Tak. No to proszę, to ja skończyłam. Tak, a zanim jakby też, nawet zanim była wojna w Ukrainie, to jakby byliśmy zainteresowani tak zwanym material reuse, czyli wtórnym użyciem materiałów. I to jest dość ważne, żeby zrozumieć, czemu to jest ważne i czemu to jest interesujące. Także to jest, że sektor budowlany jest mniej więcej odpowiedzialny za 30% emisji gazów cieplarnianych. To jest bardzo dużo. Sposobów, żeby zmniejszyć to, jest niewiele. Jest oczywiście nie budować, to się nie wydarzy, ale jest albo budować inaczej. Czyli po pierwsze niekoniecznie burzyć budynki, tylko bardziej je przebudowywać, nie burzyć, kiedy to jest konieczne, budować z materiałów, które mają mniejszy ślad węglowy, ale nie wszystko się da zbudować z masywnego drewna bez chemii i z gliny. Są jakieś, są powody, dla których przestano budować z drewna niektóre budynki. Nie wszystko się da. Innym z tych sposobów jest nieprodukowanie wtórnie materiałów, które można użyć ponownie, czyli wykorzystywanie. Czyli ogólnie za każdym razem, kiedy wykorzystamy wtórnie jakiś materiał, czyli nie zrównamy z ziemią jakiś element, a po prostu użyjemy go drugi raz, to po prostu to jest gigantyczna oszczędność, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Stąd z punktu widzenia środowiskowego to jest bardzo ważne i to jest taki trochę awangardowe w pewnym sensie, chociaż to istniało w historii architektury od wieków, ale jest od kilkunastu lat, są takie biura w Europie jak Rotor czy Instytut, Rotor w Belgii, Instytut w Szwajcarii, którzy są jakimiś pionierami właśnie wykorzystywania tego i też w Autoportrecie są publikacje na ten temat. No i równocześnie zostaliśmy zaproszeni przez koleżanki, kuratorki z Miasto Pracowni na Dolnośląski Festiwal Architektury, żeby popracować ze studentami, mogliśmy zaproponować temat. I tutaj zaproponowaliśmy temat bardzo prostego pytania, jak poradzić sobie z niedopasowaniem, że zastane okno oczywiście nigdy nie pasuje do otworu okiennego, który ma wypełnić. I z tym, co robimy z tym prostym problemem? I poszliśmy i pracowaliśmy ze studentami i studenci wymyślili współpracy z nami dość ciekawe rozwiązania, z które najbardziej takie jaskrawe było dopasowanie do takiego problemu. Jak wymienić okno na wysokim piętrze budynku mieszkalnego, gdzie nie możemy zrobić rusztowania, bo jesteśmy w strefie wojny, i od środka wstawić okno, które jest za długie do tego otworu. I z tego problemu, i było szereg takich problemów, powstało rozwiązanie po prostu projektowe, designowe. No i następnie było to na tym warsztacie rysowane i to... poproszę następny slajd. No tu. Tak. Ale nie. Chyba... dobra. Tak. No i tutaj powstały te rysunki, instrukcja montażu i potem ze sugestią też kolegów z biura Prolog powstał cały taki katalog DIY, który został... Plik był dołączany też, naklejka z QR kodem były też dołączane do transportów okien i osoby na miejscu w Ukrainie miały szereg takich rozwiązań designowych,
Po ukraińsku. Po ukraińsku, które w zależności od problemu montażowego oferowały różne rozwiązania. I to jest jakby pierwszy raz, jak spojrzeliśmy na to z punktu widzenia po prostu designu. Ale też jest dostępny po polsku w razie też czego. Też istnieje po polsku, tak. Online za darmo, można no go oglądać. Tak, i łącząc akcję Okno, łącząc tą akcję, łącząc nasze wspólne zainteresowanie Material Reuse, odpowiedzieliśmy na call Instytutu Adama Mickiewicza, na, gdy szukali kuratorów do polskiej wystawy na London Design Biennale. No i zwyciężyliśmy ten call i potem reprezentowaliśmy nasz kraj w tym miejscu. I ten pawilon brzmi dumnie, no to były dwa pomieszczenia w pięknym, historycznym budynku w samym sercu Londynu. Tak. I w tym momencie stwierdziliśmy, że niektóre z tych rozwiązań po prostu zrealizujemy jako mock-upy, czyli testy w skali 1:1 i je po prostu pokażemy na miejscu. I to po prostu ten element, żeby projektować w taki sposób, że można te rzeczy rozebrać i użyć ponownie, zastosujemy też tą w jakim stopniu myślenie o takiej cyrkularnym projektowaniu wpłynie też na estetykę i na sam sposób projektowania. I to zastosowaliśmy, tutaj był ten przykład z okna. Ja może tylko podpowiem, bo tytułem tego Biennale jest Remapping Collaboration, to może wprowadzi taki trochę framework do tego, o czym Michał będzie opowiadał. No i w zasadzie po prostu jak zobaczyliśmy ten cały proces z tymi oknami, to pomyśleliśmy, że przecież tam jest tak dużo aktorów różnych włączonych, więc że coś jakby można z tego wyciągnąć. I dlatego jakby projekt Okno stał trochę też jakby no taką bazą jakby tego pawilonu. Tak. Tutaj były właśnie montaż próbny wystawy. To jeszcze jest w Warszawie. No i tą samą metodę pracy chcieliśmy zastosować stwierdziliśmy, że potrzebujemy kanapy w tym, tak, ale strasznie nie chcieliśmy kupować jakieś kanapy designerskie, jeszcze gorzej rysować sami jakąś bardzo drogą kanapę i chcieliśmy, żeby na koniec po tej wystawie jakby ona nie istniała, bo mieliśmy taki pomysł na wystawę, żeby powtórzyć tą akcję zbierania okien, czyli te wszystkie okna, które były wstawione w Londynie, były okna, które zostały dostarczone przez Londończyków. I w pewnym sensie jakby trochę hakowaliśmy tą wystawę, bo po prostu skoro elementy wystawy miały wrócić do Polski, no to do tego transportu dołączyliśmy te kilkadziesiąt okien, które zostały zebrane w Londynie. I chcieliśmy analogicznie, żeby też ta kanapa, która tam będzie, bo chcieliśmy, żeby starsze osoby, dzieci miały gdzie usiąść i w miejscu w scenografii wystawy, zaprojektowaliśmy z taniego materiału budowlanego, co prawda mało ekologicznego, ale bardzo pożytecznego, czyli styroduru. I po prostu projekt, tutaj ten design, projekt tej kanapy jest taki, że po prostu jedną płytę przecięliśmy w jednym miejscu i też te płyty wróciły i one też już służą w Ukrainie, ocieplają jakiś budynek. Czyli w pewnym sensie... W Charkowie. W Charkowie. Czyli ten ślad, ja nie chcę zostać na tym zdjęciu, ale... Okay. I to jest już jakby wystawa w Londynie, gdzie po prostu wystawiliśmy te okna z naklejkami osób, które z danym imieniem i miastem pochodzenia, imieniem osoby, która podarowała okno i miastem pochodzenia tego okna, czy dzielnicą, wystawiony ten mock-up tego rozwiązania i mieliśmy w jednej sali, były w jednej sali pokazane, nazywaliśmy ją salą resourcing, czyli ogólnie opowiadaliśmy o tym, jak właśnie są pozyskiwane te okna, tak zwany urban mining, czyli pozyskiwanie materiałów budowlanych już w miastach. I tutaj widać, że było zmapowane i dane ilościowe w tej sali o tym, gdzie okna były przedstawiane jak po prostu materiał pozyskiwany, tak jakby kopalniany, tylko nie kopalniany, tylko po prostu pozyskiwany z istniejących budynków. I pokazane, że to jakby nie jest akcja, która była tylko autorskim jakby projektem pozyskiwany tych okien, tylko równocześnie na ten sam pomysł padły osoby na przykład w Szwajcarii. I też pozyskiwały te szwajcarskie okna i jednak ta taka kultura material reuse sprawiła, że bardzo był duży przepływ, głównie pomiędzy Zosią Petro a Barbarą Büsser Szwajcarii, gdzie sobie nawzajem dawali dobre rady właśnie odnośnie przechowywania tych okien.
były pokazane te okna, a w drugim pokoju pokazywaliśmy właśnie metodologię i takie instrukcje open source montowania tych okien, używając tylko banalnie prostych narzędzi, które są jakby ogólnie dostępne. No i tutaj ta kanapa ze styroduru, która okazała się bardzo wygodna, na workach z piasku. No i też była zasłona z wystawie z takich budowlanych zasłon niepalnych, które też są używane w Ukrainie do takiego szybkiego zasłaniania otworów okiennych bądź drzwi. No i film, który został przygotowany przez artystkę Agę Popry, który był zmontowany też z obrazków pozyskanych z internetu albo taki found footage, który dostaliśmy, pokazujący właśnie destrukcje wojenne, ale także wysiłek odbudowy. No i pełną częścią wystawy był katalog, w którym też opowiadaliśmy o, jest szereg rozmów z osobami też, które podobne akcje robiły na przykład w Libanie, jak był ten wybuch w porcie ileś tam lat temu, i takie ogólnie całościowe podejście do tej kwestii. No i ku trochę naszemu zaskoczeniu, i co było całkiem przyjemne, dostaliśmy główną nagrodę, czyli my, Instytut Adama Mickiewicza, wszystkie osoby, które brały udział w projekcie, no i my jako kuratorzy i scenografii, dostaliśmy główną nagrodę tym Biennale. Co jest dość fajne, że wygraliśmy London Design Biennale białymi plastikowymi oknami. Tak, no i co było na tyle ciekawe, że to trochę nam dało takiej jakby wiary, że okej, to co robimy ma jakiś sens i zawsze jest to przyjemne i uwiarygadniające. Że ktoś coś zaczyna? Nie, no ja tylko, że dałem małe zdjęcie, żeby nie było. Tak, dobra. No i tutaj jest taki mały skok jakby w bok, że jak to się ma do praktyki architekta, i to opowiem, a potem Petro i Zosia opowiedzą, jak dalej po tym kontynuują swoje działania. No i tutaj jest zamysł, jak to wszystko przekuć, bo oczywiście dla architektów jest tak, że w Unii Europejskiej są bardzo mocne normy i część tych okien plastikowych pozyskiwanych, w ogóle Polska jest głównym producentem, największym eksporterem okien w Unii Europejskiej, dziękuję. I te dużo okien jest pozyskiwane dlatego, że są wymieniane po prostu remonty termiczne, bo i dlatego jest tyle tych okien, które są powiedzmy zbyteczne. I jest dużo produkowanych okien plastikowych, które są przez niektórych uważane jako taki niski standard, natomiast one są idealne do takich działań pomocowych. Są o wiele lepsze niż aluminiowe czy drewniane, co one są trochę ble, jak jest się luksusowym inwestorem, ale są super do działań pomocowych. I mamy trochę taki dysonans, jak to wszystko użyć, wiedząc, że ciężko te okna, one już nie spełniają norm termicznych, czyli legalnie nie możemy ich użyć w nowych czy w remontach, o ile to nie jest pod konserwatorem. Jak ta estetyka, którą się w pewnym sensie jesteśmy zaciekawieni, jak użyć to we własnych projektach, jak nie robić też takiego powiedzmy dwóch standardów, że fajnie mieć taki poverty porn w działaniach pomocowych, a jak uniknąć tego we własnych projektach. To są pytania, na które nie mamy odpowiedzi, ale pokaże się tutaj, jak sobie z tym się zmagamy i nam się udaje, a częściej nam się nie udaje. I tak, to jest jakby my, czyli moja pracownia, która się nazywa Tło, w naszym wspólnym lokalu w Warszawie. Były sklep monopolowy. Tak, czyli też jakby sami jakby używamy ponownie lokalu, który ze względów finansowych nie odnowiliśmy jakoś super, tylko trochę kawałek po kawałku go odnawiamy i zachowujemy maksymalnie dużo elementów zastanych, co widać tutaj. Tylko wtrącę, że szewc bez butów chodzi, bo tam nie ma szyby. Tak, tak, a właśnie to się zmagamy się z brakiem okien. Dzisiaj styrodurem ją zalepiliśmy. Dzisiaj dokładnie ten styrodur, tylko w innym kolorze nam posłużył. Tak, ale mamy grzejniki od 3 tygodni, to jest ten sukces. Też to wprowadzamy w życie, jakby to jest moje mieszkanie, i którym po prostu też było użycie, dość dużo materiałów wtórnie zostało użytych, odsłonięte elementy konstrukcyjne. Czyli to są rzeczy, które staramy się wprowadzić w życie w własnych projektach. To jest mieszkanie moich klientów, którzy oczywiście są dość otwartymi osobami, bo są
artystami / kolekcjonerami sztuki. I tutaj zaczęliśmy trochę przemycać takie pomysły. I tutaj użyliśmy trawertynu, który był w małych porcjach w odzysku. I zachowaliśmy istniejącą klepkę drewnianą. I chcieliśmy, żeby wpisać się w tą klepkę, to skontynuowaliśmy to klepką z trawertynu. Czyli kamień, który był w takich rozmiarach, że raczej by nie posłużył do czego innego i był pozyskany. Jak go pokroiliśmy, to po prostu nagle stał się takim dziwnym parkietem z trawertynu, który tutaj pies bardzo lubi. W tym samym domu, to już jest po realizacji tutaj, jest bardzo długą walkę mieliśmy też, żeby zachować istniejące schody, które są straszne po prostu, to jest takie lata 60. Legenda w ogóle głosi, że ten całe te domy szeregowe były budowane z materiałów, które z resztek z placu budowy Pałacu Kultury. I także to jest jakieś kategoria B, C, D materiałów z lat 60. byłego wieku. No natomiast udało się zachować te schody i po prostu dosztukowaliśmy raczej elementy drewniane, żeby nie burzyć tego betonu. I to jest jakby taka praca w sytuacji. To samo z drugiej strony był dość duży temat z oknami. Co robimy? Te okna są plastikowe, ale jednak chcieliśmy zrobić bardzo duże okno i dość w pewnym sensie przekonaliśmy się nawzajem też inwestorem, żeby zachować te okna plastikowe i zaakceptować, że one są różne, no, w sensie zaakceptować to, że one są, żeby niekoniecznie robić wszędzie nowe okna, gdzie to nie jest konieczne. I trochę jest taki mismatch, jak chcemy zachować istniejące materiały, no to może czasami się trzeba godzić na to, że jest okno plastikowe, a gdzie indziej jest z kolei totalnie nowa stolarka o nowych parametrach, termicznych. To wygląda jak z zewnątrz, czyli mamy detale bardzo niedoskonałe, że tutaj wjechaliśmy 5 cm w istniejącą izolację termiczną. Czyli robimy tak samo, tak jak w tych radach, powiedzmy, do Ukrainy. Robimy tutaj bardzo złe budowlane detale, ale żeby jak najmniej, powiedzmy, burzyć, kiedy to nie jest konieczne. To jest teraz bardzo w trendzie. A tylko jedną rzecz mogę dodać, że tam wcześniej były 3 okna PVC i one pojechały do Ukrainy. Znaczy to, co Michał z klientami zdemontował i zastąpił tą drewnianą sokółką, to pojechało do Kijowa. Wszystkie okna, które zobaczycie w tej prezentacji, w jakiś moment pojechały do Kijowa. Dość dużo, tak. Albo Charkowa, tak. To jest z kompletnie innej skali, to przejdę, ale pokazać, żeby ten sposób myślenia, żeby jak najbardziej zachowywać, co istnieje, to jest, staramy się wdrażać w praktykę. To jest taki projekt, tymczasowa przestrzeń publiczna na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w obszarze, gdzie będą place budowy przez następną prawie dekadę, uzyskaliśmy finansowanie zrobienia tymczasowej przestrzeni publicznej. Projekt się nazywa Wyspa. I dostaliśmy finansowanie pod warunkiem, że pójdzie to z budżetu remontu drogowego. Czyli cały projekt musiał powstać tylko używając elementów budżetu remontu drogowego. Czyli krawężniki, mała architektura, oświetlenie drogowe, farba odbryskowa dla przejść pieszych. No i to zrobiliśmy i zastaliśmy bardzo gruby, nietypowo gruby plac parkingowy. I zamiast rozbierać ten beton, który ma w sobie zamagazynowany gigantyczny ślad węglowy, no to po prostu w nim wycięliśmy donice terenowe. I zamysł był taki, żeby te donice przenieść na... To się okazało za ciężkie i jednak tam zostały zrobione nowe elementy. Jak już wjechał wykonawca, to jest jedno z takich małych porażek. Niemniej tego betonu tutaj bardzo dużo zostawiliśmy. I to, co jest białe, to jest farba odblaskowa. Żeby zamarkować to, tutaj zrobiliśmy to z farby odblaskowej, czyli widzicie wszystko, co się dało podciągnąć pod remont drogowy w finansowaniu. No i to jest też do pracy zaprosiliśmy artystkę, która też z kamieni zrobiła jakby małą architekturę i to jest tymczasowa przestrzeń, czyli wszystko zostało zaprojektowane po to, żeby niszczyć i starzeć się, jak najmniej chemii oprócz tej farby odblaskowej użyć, czyli ławki nie są ochronione i są tak pomyślane, że po prostu na przestrzeni lat one powoli będą gnić po prostu i to żyje jakby z upływem czasu.
Inne takie podejście reuse jest taka też tymczasowa przestrzeń publiczna, którą z Marcinem Kwietowiczem zaprojektowaliśmy w centrum Warszawy, która miała odgrodzić park od budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej i zastaliśmy tam taki pawilon istniejący, którego no, bardzo się w nim nie zakochaliśmy, ale nie potrafiliśmy nikogo poprosić o to, żeby go usunąć. Wydawało nam się to, skoro on już tam jest, to pokochajmy go, zaadaptujmy i dostosujmy nasz projekt do niego. Tutaj on jest w liniach kreskowanych. I stworzyliśmy tymczasową przestrzeń publiczną, która jakby jest, odnosi się do takich typowych elementów, czyli takich bardzo biurowych wieżowców, ale zrobiliśmy horyzontalną przestrzeń dla młodzieży. I to jest to, co powstało. Nie ze szkła jak wieżowce, tylko z drewna, ale w tym samym kolorze. I to się stało ukochanym miejscem młodzieży, bo od razu potem była pandemia. No i ogólnie tutaj też to jest zaprojektowane z materiałów z drewna, które można ponownie użyć. Te elementy drewniane są, wszystko jest bez fundamentów, czyli można to ponownie rozmontować, zrobić gdzie indziej. No i dokładnie teraz trwa dyskusja z miastem, co z tym będzie, bo to wygląda tak w tej chwili i to miało być na rok, półtora, to już istnieje tam z 3 lata. No i muzeum z tyłu już praktycznie jest skończone. I teraz zobaczymy, co z tym będzie. Inny typ zastosowania to jest projekt przebudowy takiej zagrody na Mazurach dla prywatnych klientów, gdzie też wykorzystujemy te budynki i robimy taki myk, że jak najmniej burzymy i po prostu rozbieramy jeden z budynków, żeby otworzyć widok na jezioro i z tego, z materiałów, które rozbieramy, odbudowywujemy inny budynek, czyli jak najmniej ruchów materiałów na tej jednej działce. I tak, czyli to jest, i bardzo nas interesuje to, że to trochę wygląda, jakby się nic nie zmieniło, ale trochę widać, że to też nie jest do końca normalna farma mazurska, że tak, chodzi o to, że właśnie ta nieoczywistość jest, że to ani nie jest nowe, ani nie jest stare, jest czymś, co nas pociąga. To jest dosłownie screenshot z dzisiaj rano, jak ten pawilon na dzień dzisiejszy wygląda w projekcie. Czekamy, prawdopodobnie za tydzień będziemy mieli pozwolenie na budowę. Inny projekt. Przepraszam, mogę? Tak. Do tego projektu powędrowało 150 metrów kwadratowych dębowego parkietu, który pozyskaliśmy z Petrem z rozbiórki. O którym za chwilę. Tak. Sorry. Tak jest. Ten parkiet też ma fajną historię. Tak. I powiedzmy, ostatni projekt, który pokazuję, to jest też, jak staramy się, bo nie, wtórne użycie materiałów jest dobra, ale też i co w tej rozmowie, która będzie w z Barbarą Busser, Jest też jasno powiedziane, chodzi też o to, żeby nie używać materiałów budowlanych, kiedy to nie jest konieczne. I tutaj uważam, że jest coś, co jest taka, że inteligencja projektowania konstrukcji polega na małym użyciu też materiałów budowlanych po prostu. I tutaj są takie rzeczy, które jakby nas fascynują, to są na przykład, na Mazowszu jest bardzo dużo takich szklarni tunelowych. I one są po prostu, to jest taki typ konstrukcji też jak takie wiaty. To jest bardzo, bardzo mądry sposób, że po prostu wykorzystuje się właściwości danego materiału i tej blachy trapezowej, że wyginając ją, ona nagle jest samonośna i nie potrzebujemy innych materiałów, żeby to nieść jakby. I wychodząc od tego, to jest punkt wyjścia dla projektowania domu, który jest właśnie w tym regionie, czyli obok Czerwińska, Dolina Wisły, obok Warszawy, dom, który właśnie projektujemy. To prawda, mamy straszne przejścia z sąsiadem i nie wiemy, czy to powstanie. Który nie widział, sąsiad nie widział projektu, także nie wysyłajcie mu jeszcze, bo co dopiero się zacznie. I tutaj wykorzystujemy jakby ten modułowy element zainspirowany szklarniami. Natomiast do samej budowy wykorzystujemy bloczki, które będą pozyskane z rozbiórek, po prostu mazowieckie bloczki betonowe, pozyskane z okolicznych rozbiórek ogólnie. Tak. I akceptujemy też to, że one są różnorodne. To jest jakby projekt w trakcie. Czyli to jest tak, jak staramy. I w tym projekcie też, jak powstanie, jeszcze jest dyskusja, bardzo chcielibyśmy też użyć okien wtórnie, tych samych, które rozbieramy. I jest to do zrobienia, cały projekt jest tak zaprojektowany, żeby to było możliwe. Tylko to jest bardzo kwestia timingu,
i tej dostępności okien, czyli póki nie mamy pozwolenia na budowę, nie wiemy, czy to się uda. No tak. To mamy już taka estetyka przystankowa, czyli polskich przystanków. Czego? Tego? Tak, tak, że to trochę... A ja myślę, że to... różne polskie przystanki autobusowe. Tak, no ja myślę, nie. Ja myślę, że to jest bardziej estetyka po prostu wili modernistycznych z Kalifornii, raczej jakiejś tam. To jest bardzo na bogato. Tak, tak, to raczej jest, to są raczej, tak, case study houses West Coast. Dobra. No i teraz tak. Skąd materiały z odzysku brać, żeby budować tak, jak Michał chce budować? Dokładnie. Żeby Michał był w stanie to wszystko wybudować, to potrzebuję materiałów, więc... Enter z Petro. Dobra. Fundacja Brda się kojarzy rzeczywiście z projektem Okno, ale też próbujemy zrobić to w taki sposób, żeby się kojarzyło też z projektem Budo, czyli od słowa budowlanej. I ten projekt powstał tak trochę naturalnie, w naturalny sposób, bo jak wchodziliśmy na rozbiórki i stąd pozyskiwaliśmy te okna, to sobie zobaczyliśmy, że są też fajne inne skarby, które też można zgarnąć, bo w innym przypadku to po prostu pojedzie do kosza lub tam do odpadów. No i więc zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy brać te różne rzeczy. Znaczy, może też istotne jest powiedzieć, że ten projekt jest w ciągle in progress, bo próbujemy zbadać ten jakby może rynek, może dziedzinę w ogóle, bo to naprawdę jest jakby dużo miejsc do polepszenia. No i przede wszystkim dlatego, że te okna, które wysyłamy do Ukrainy, nie sprzedajemy, co nie zostało powiedziane, ale może to trzeba powiedzieć. I za transport płacimy swoim kosztem, czyli kosztem fundacyjnym. To sobie pomyśleliśmy, że trzeba zacząć zarabiać pieniędzy. Wprowadzać ekonomię cyrkularną również do sposobu zarządzania organizacją. To był nasz plan. Dokładnie. No i tak, i może tak na skrócie, że projekt Budo na razie składa się ze sklepu i różnych akcji, takich społecznych, o których teraz opowiem, ale też Zosia podpowie. Okay. No i więc lecimy z tym. Zrobiliśmy sklep z materiałami budowlanymi i wyposażeniem z odzysku, który istnieje. Tak on wygląda. Można go zobaczyć na telefonie, ale też przez przeglądarkę na komputerze. I z czego, znaczy, co to jest za ten sklep i czym on się różni na przykład od jakiegoś OLX-u lub od innych takich marketplace'ów. To jest tak, że my mamy trochę szczęście wchodzić na te budowy i czasami nawet wcześniej niż wchodzą firmy rozbiórkowe. Nam się to wydarzyło jeden raz tylko, ale zobaczmy, może nam się uda jeszcze. No i po prostu jesteśmy w stanie zdemontować albo poprosić firmy rozbiórkowe zdemontować to dla nas te materiały, które chcemy. I to jest trochę tak, że cały czas badamy, co to ma być i co się używa tak naprawdę w tych projektach, bo rzeczywiście jakby głównym targetem dla nas są architekci i takie architekci jak Michał, które chcą wprowadzać to w swoich projektach. No i to jest trochę tak, że nie bierzemy tych wszystkich materiałów, które po prostu leżą, tylko próbujemy zbadać, zobaczyć, co da się łatwo wymontować jakimś takim kosztem też może swoim po prostu, że można tam przyjść i to wszystko wziąć. No i tak, i tutaj jest przykład lustra, granitu i lampy, ale tak naprawdę mamy też drzwi i różne inne rzeczy, więc tam zachęcamy zawsze pójść i sprawdzić, co tam mamy. No i jakby tak, estetyka tego jest taka, że traktujemy każdy ten materiał na poważnie, więc robimy bardzo ładne zdjęcia dla tych materiałów, ale też opisujemy to w taki sposób, żeby, znaczy próbujemy znaleźć taki opis, żeby architekci później to mogli bardzo szybko wprowadzić w projekt, nie szukając tych jakby charakterystyk. Jedną rzecz mogę? Tak. Ten granit, który jest po środku, jak lądujecie w Warszawie, to wychodzicie z dworca na ikoniczne złote tarasy.
nasz ukochany stołeczny budynek. I ten granit właśnie pochodzi z elewacji złotych tarasów. Lustro pochodzi z atrium. Lampa pochodzi z biura. Z biura. Tajnego biura, o którym mówić nie możemy. No więc to jest super, bo za każdym razem rzeczywiście wchodzimy do takich miejsc, do których chcesz, na przykład, żeby odebrać ten granit, musimy zjechać do strefy dostaw złotych tarasów, gdzie jest jakby osobny w ogóle wszechświat, do którego na co dzień nie mamy dostępu. Więc jest to wszystko dość ekscytujące. Sorry, ci przerwałam, bo chciałam tylko powiedzieć, że ten granit jest ze złotych tarasów, bo to jest ekstra. Tak. I wciąż go mamy w sklepie w razie czego. Jest. Dużych. Tak, jeżeli też, już żeś o tym powiedziała, ale spróbujemy jakby tę cyrkularność wprowadzić trochę do działalności, więc też jakby te wszystkie pieniądze, które zarabiamy w tym sklepie, nie idą nam do kieszeni lub na kupowanie Mercedesów, tylko próbujemy wysyłać za te pieniądze okna. To znaczy nam to dopiero rozkręcamy też, jakby też trzeba powiedzieć, to nie jest tak, że działamy, to znaczy ten sklep działa chyba od 2 miesięcy, może mniej. Więc coś nam się udaje i próbujemy to znaczy te zyski zbliżyć do tego, żeby cały transport można było zapłacić. Więc to jest jakaś taka nasza karta przetargowa z tym sklepem. Tak, i kolejna sprawa jest taka, skąd pozyskujemy te wszystkie materiały. Bo tak samo jak z tymi oknami, zaczynaliśmy trochę od osób prywatnych, i teraz jakby totalnie jakby zgarniamy te okna z rozbiórek takich, że dostaniemy 215, 450, tak jakby jednym pakiem dużą ilość tych okien, żeby zaoszczędzić też tak naprawdę ten ślad węglowy, bo też o to chodzi, że jakby fajnie się jeździ samochodem po Polsce i zbiera te 1, 2, 3 okna od osób prywatnych, ale to też jest jakby kosztem paliwa lub jakby kosztem ekologii, jeżeli można tak powiedzieć. No i więc tak, odbieramy materiały z rozbiórek i czasami z takich jakby hardkorowych rozbiórek, jak widać po prawej stronie. Też mieliśmy takie szczęście, że... Proszę? Po lewej, przepraszam. I o parkiecie, o którym już Zosia wspomniała. Ten parkiet pozyskiwaliśmy z budynku przy ulicy Rozbrat 44, co jest... Tam masz slajd o tym zaraz. Tak? No. A dobra, no to prawda. Dobra, no to w skrócie mówiąc, tak, też pozyskujemy z rozbiórek, jeżeli tam po prostu burzą budynki, ale też pozyskujemy z wymiany fit-outów. I to jakby, i ta prawa, ten prawy obrazek jakby staje się bardziej, mi się wydaje, nawet częściej niż ten lewy. Czyli jakby raczej to jest nasz case. Bo tak, bo tego jest dużo, nie? Tego jest dużo, ale... To są biurowce, które wymieniają tak. Dokładnie. I tak. Średni lifespan takiego fit-outu to jest 5 lat, nie? 3-5, tak. 3-5 lat, więc tego, moment, tak? Tego jest... Tak, no i każdy nowy najemca chce mieć nowy biurowy fit-out taki, żeby odzwierciedlał tożsamość firmy. W związku z tym całe wyposażenie z kilku tysięcy metrów kwadratowych biura idzie w cholerę. No i tak, i tam po prostu nie da się wjechać koparką, więc to wszystko musi być zdjęte ręcznie, czyli mówimy tutaj bardziej o selektywnej rozbiórce i tak naprawdę jak to wszystko da się zdjąć, to jest w bardzo dobrej jakości tak naprawdę. To nie jest tak, że to są jakiś rozwalony materiał. I to jest trochę tak, że rozbiórki i fit-outy to jest fajnie, ale też chcemy dojść do różnych producentów, jak zresztą nam się udało z tymi oknami, ale tutaj dojść do producentów różnych materiałów budowlanych, które mają różne rzeczy na stanach magazynowych. No i na razie nam się to się nie udało, ale też, szczerze mówiąc, trochę nie próbowaliśmy, więc to jest jeszcze przed nami. Jest nas tylko dwójka. Tak, więc... I czasem Michał. Dobra, i teraz to był sklep i jak pozyskujemy i skąd pozyskujemy te rzeczy do sklepu, a teraz opowiem o tych akcjach, które też czasami prowadzimy. Więc zacznę od akcji parkietowej w tym budynku przy Rozbrat 44. Skutki Warszawie. W Warszawie, tak. Skutki jakby tego, tej akcji już widać, są widoczne, że tego parkietu nie ma. Bo dlatego, że po prostu go odebraliśmy i zdemontowaliśmy. Tak. Nie. To jest była siedziba SLD.
Po tym parkiecie chodził Aleksander Kwaśniewski i opijał swój sukces, kiedy został prezydentem. Legenda głosi, tak, Polski. Tam się nieźle działo, jak został, wygrał wybory prezydenckie, to tam była impreza, czyli ten parkiet zna szampany i inne trunki. Niejedne stopy po nim przeszły. I on teraz będzie służył w tym pawilonie w Mazurach między innymi. Nie tylko. A bo, druga część do innego projektu, który nie pokazywaliśmy, do prywatnego domu w Warszawie, na Mokotowie. Petro, mów. Więc fajnie, tak, szerować biuro z architektami, które mogą od razu to wziąć do projektu. Też taka cyrkularność. No i tak, i w sprawie tego, w tej akcji to mieliśmy, no tak, tak naprawdę po prostu trafiliśmy do dewelopera, który tuż przed rozbiórką nas trochę włączył w ten proces. Weszliśmy do tego budynku, to jest tak jakby 6 pięter, jest nas dwójka, trochę nie wiemy co wziąć, ale już jakby od początku wiedzieliśmy, że parkiet prawdopodobnie jest warty, żeby spróbować go uratować. Co spróbowaliśmy zrobić? Więc najpierw zmierzyliśmy, zrobiliśmy taką inwentaryzację tego, ile tego parkietu jest w ogóle i było jest go bardzo dużo. I dlatego, że dla firmy rozbiórkowej ten materiał był taki bardziej odpadem, znaczy w ogóle się nie przejmowali, więc jak spytaliśmy, czy oni mogą to dla nas zdjąć, to powiedzieli nie. Na pytanie, czy wiedzą, jak to zdjąć, żeby to da się było wykorzystać, powiedzieli, że raczej nie, więc mieliśmy takie też zadanie, żeby spróbować zrobić taki know-how, jak to zdemontować w sposób korzystny dla przyszłości, dla wykorzystania. Więc jakby spędziliśmy chyba tam jakieś 3-4 godziny z łomem, dokładnie tak, kombinując tak, po prostu ten demontaż. A potem przyszedł Robert i powiedział nam, to się robi tak, i zaczęliśmy demontować ten parkiet na masową skalę i łącznie w kilka dni zdemontowaliśmy 450 metrów kwadratowych. W kilka osób, a te osoby, które tam widzicie, swoją drogą, Daniel po lewej, to jest student z naszych wrocławskich warsztatów, więc jakaś taka społeczność już się wytworzyła. Tak, my z osoby ludzkie po prostu. Ale Nastia mi się wydaje, że też pakowała. Nastia też jest zawsze i Nastia była ze mną w grupie zasoby, więc Nastia jest najlepsza totalnie. Więc... To jest dębowy parkiet, tylko tutaj właśnie też ta inwentaryzacja jest kluczowa, bo trzeba, ogólnie przy reuse trzeba znać parametry, bo żeby móc to użyć w projekcie, potrzebna jest właśnie wiedza, no, pro w łacinie jest wcześniej, że trzeba znać wcześniej informacje o tym, co się chce użyć. I tutaj parkiety, które wyglądały tak samo, tak naprawdę w ogóle nie były takie same. Tak. Ale to, co było ważne, to że nie ma pod nimi subitu, w związku z tym jest na gwoździe, jest dobrej klasy, więc zbadaliśmy to wszystko i w ciągu paru dni posiedliśmy wiedzę, o której wcześniej nie mieliśmy zielonego pojęcia i teraz już wiemy. Jesteśmy profesjonalnymi parkieciarzami, można powiedzieć. Tak, dokładnie. No i więc można tak, tak powiedzieć. Tak, w skrócie to tak, 4 dni, 450 metrów kwadratowych. No i jakby co jest istotne tutaj, że dla firmy rozbiórkowej to było 9 ton odpadów, za które oni po prostu nie zapłacili. Więc my to dla nich jakby zdemontowaliśmy i wywieźliśmy. Co tak naprawdę nie jest odpadem, jak widać. I tak, czasami demontujemy, ale też czasami przekazujemy. Więc teraz opowiem o takiej akcji meblowej, takiej wyposażeniowej. I tak, i brief był taki, że mieliśmy kilka dni i to jest tak naprawdę, to jest mega ciekawe, bo to jest cały czas wracający problem dla osób zarządzających budynkami, bo jeżeli ktoś się wyprowadza, to jest duża przestrzeń i jest bardzo dużo różnych biurek. To jest tak naprawdę, wszyscy mówią, że jak się wprowadzają, to tego nie jest, jakby, zresztą jak z przeprowadzką, tak? Jak ktoś przeprowadza, to tego jest znacznie dużo. No tych korpo po prostu. Tak. No i więc mieliśmy 2000 metrów kwadratowych powierzchni i bardzo dużo różnych przedmiotów do przekazania, więc pomyśleliśmy se, że no że tak, że tym razem spróbujemy to zrobić w taki bardziej społeczny sposób, bo jakby no bo jesteśmy wciąż fundacją i robimy. I uznaliśmy, że tego nie sprzedamy, tak? Znaczy, że nie chcemy tego pozyskać do sklepu, bo też tego jest za dużo, nie mamy przestrzeni magazynowej na to, więc że podzielimy się tym z innymi i staliśmy się czyścicielami biur.
No i tak, proszę. I jak zawsze zrobiliśmy inwentaryzację, policzyliśmy, ile tego jest i tego było bardzo dużo, to jest 600 przedmiotów różnych. Zaczęliśmy szukać odbiorców i zorganizowaliśmy ten taki cały proces. Mi się wydaje, że kwestia była też organizacyjna, ciężka pod względem to, że to jest biuro, które cały czas pracuje, więc nie można tam siedzieć w tym budynku, tak. To nie jest tak, że jakby możemy tam hałasować lub organizować ten proces wyprowadzki w trakcie dnia, więc robiliśmy to wieczorami. No i tak, i znaleźliśmy tych odbiorców. No i opróżniliśmy to biuro w całości pod koniec, tak to wyglądało jakby noc przed tym. I zrobiliśmy to też bardzo szybko, więc 5 dni wieczorami. Policzyliśmy tak wstępnie, że to było tam 14,5 tysięcy, nie, tony, tak, przepraszam, wyposażenia. 30 fundacji. To są szkoły, też fundacje. Koło gospodyń wiejskich w Celestynowie. Szkoły ukraińskie. W Katowicach chyba. Szkoła w Katowicach, w Toruniu, Sztab Pomocy Ukrainie. Tak, no rozjechały się te meble. No i tak. I z czego też jesteśmy dumni, że to jest 225 tysięcy złotych, które jakby zaoszczędziliśmy dla tych fundacji, więc mogą te pieniądze po prostu wydać na jakieś swoje projekty fajne, a nie na wyposażenie, biurka i tak dalej. No to ja tylko jeszcze dodam na koniec, bo ten slajd wyskoczył jak Filip z konopi, że ponieważ projekt Budo się dopiero rozkręca, to kasy za mało, żeby projekt Okno trwał. Stąd robimy 27 listopada aukcję w DES-ie. Będzie to polski design na rzecz ukraińskiej odbudowy. Będą, no wszyscy będą. Mamy 40 obiektów, można je licytować online z Krakowa i nasz projekt wspierać. Także totalnie już chyba czas się pożegnać z książeczkami oszczędnościowymi. Czy otwierać lokaty, bo tam będą naprawdę piękne przedmioty. To taka mikro agenda nasza. Też będzie aukcja online, także uderzajcie do ciot z Ameryki i wujków, żeby szykowali portfele. Tak, no to tak na chwilę, ale tak wracając do tematu wiodącego, czyli do tego material reuse, to rzeczywiście wciąż wtórne użycie materiałów nie ogranicza kosztów logistycznych i operacyjnych, demontażu. Tak, w związku z tym to jest wciąż bardzo kosztowna operacja i my wciąż zastanawiamy się, jak te koszty minimalizować, żeby jak najdłużej te nasze projekty mogły trwać po prostu, bo rzeczywiście mamy poczucie, że to jest taki potencjał, w który warto dalej inwestować energię i który jest bardzo przyszłościowy też dla architektury i że trochę sektor budowlany jest też po prostu skazany na te materiały z odzysku ze względu na unijną taksonomię, która zaraz będzie deweloperów, inwestorów przymuszać do tego, żeby ten ślad węglowy coraz bardziej zmniejszać i te materiały z odzysku to będzie jedyna droga, więc jedna z nielicznych, no ale że cieszymy się, że możemy trochę zacząć to badać i sprawdzać i eksperymentować z tym. Ja się byłem tam, czy tam jest następny slajd? No jest, kontakt z tym do nas, dużym? Patrz, taki zielony, o. A, dobra. Taki spokojny.